Ciekawą opcją jest również możliwość konwertowania diagramów tekst oraz tekstu w diagram. Zobaczmy, na czym to polega. Jeżeli kliknę sobie w taki diagram, to na karcie projektowanie z prawej strony mam możliwość konwersji. Rozwijam przycisk konwertuj, wybieram opcję konwertuj na tekst. Klikam, no i zobaczmy, co się stało. Mój diagram zamienił się w listę wielopoziomową. Ta lista wielopoziomowa wygląda dokładnie tak, jak nasza lista, którą tworzyliśmy tutaj wcześniej w okienku tekstowym. Więc bez problemu możemy sobie zamienić diagram na tekst. I sytuacja odwrotna też oczywiście jest możliwa, bo mam w tej chwili tekst. Nie jest to w żaden sposób związane z diagramem, ale taki tekst mogę teraz bardzo szybko przekonwertować w grafikę SmartArt. Wystarczy sobie zaznaczyć taki tekst i na karcie narzędzia główne, mniej więcej na środku, w sekcji akapit, mam opcję konwertuj na grafikę SmartArt. Rozwijam taką listę i zobaczmy. Nie muszę nawet klikać, wystarczy wskazać. No oczywiście tutaj są różnego typu te diagramy. W tym przypadku ma to średni sens, bo on pokazuje po prostu pierwszy poziom listy i każdy kolejny zgodnie z ustawieniami, które ktoś tutaj właśnie ustawił dla tych elementów. Ale mamy opcję więcej grafiki SmartArt. Jeżeli ja bym chciał wybrać teraz grafikę hierarchiczną i na przykład kliknę sobie ten typ, klikam OK. No jak widać, wróciłem dokładnie do tego, co zrobiłem na początku. Przy czym no widzimy, że stworzenie grafiki SmartArt z tekstu wprowadza ustawienia te standardowe, domyślne. Czyli gdybym chciał znowu zmieniać kolory, no to trzeba wyklikać, tak, że kolory mają być inne. Gdybym chciał zmienić typ na inny, no to też oczywiście w każdej chwili jest to możliwe. Oprócz tego, że możemy konwertować diagram na tekst i odwrotnie, możemy również konwertować taki diagram na kształty. Czym to się różni? No różni się tylko tym, że o ile w tym momencie te elementy są jako całość obiektem i są połączone, jak widać przesunę którejś z obiektów, no to jak najbardziej te linie są zachowane, no bo to jest grafika SmartArt. O tyle w momencie, kiedy kliknę konwertuj na kształty, to przestaje być to obiektem jako grafika SmartArt. W tej chwili oczywiście też mogę przesuwać te obiekty, ale widać, że są to obiekty całkowicie od siebie niezależne i tutaj już nie możemy wpisywać tekstu do tego diagramu poprzez właśnie okienko tekstowe. Jest to po prostu element stworzony z pojedynczych kształtów. W tej chwili nie ma już możliwości konwersji właśnie takich grafik na grafikę SmartArt. Jednym sposobem, żeby to otrzymać, no jest oczywiście cofnięcie tego o kilka kroków do momentu, aż wykonaliśmy konwersję. Stworzymy jeszcze jeden slajd, aby pokazać ograniczenia niektórych diagramów. Więc nowy slajd, tytuł i zawartość. Tutaj napiszemy sobie inne przykłady. I pod spodem wstawię sobie jakiś diagram, wstaw grafikę SmartArt. Wybiorę sobie na przykład coś z listy. Cokolwiek, może być na przykład ten diagram. Klikam OK. No widać, że jest miejsce również na zdjęcie. Ja tych zdjęć nie będę wstawiał, ale nie o to chodzi. I tutaj rozwinę sobie okienko tekstowe i wpiszę kolejne teksty. Będzie tekst jeden, strzałka w dół, napiszę, że jest to tekst drugi. Potem będzie tekst trzeci, no i oczywiście tekst czwarty. Dam Enter, dodam jeszcze tekst piąty. Teraz ten diagram spróbujmy zamienić w inny typ układu. Więc rozwijam właśnie tutaj układy. Wchodzę sobie w więcej układów i zamienię sobie na początek na jakiś diagram cykliczny. Otwieram kategorię cykl i widzimy, że mamy różnego typu diagramy cykliczne. Na przykład ten diagram segmentowany. Jak sobie klikniemy, no to widzimy, że on zawiera trzy obiekty. Natomiast jeżeli wczytamy się w opis tego diagramu, to dowiemy się, że nie powinno być problemów z większą ilością elementów, bo jak kliknę OK, to po prostu ten okrąg został podzielony na tyle elementów, ile mamy tekstu. Gdybym wstawił kolejny obiekt na tym samym poziomie, jak nam Enter, to widać, że tworzy się kolejna część. Ale istnieją też takie układy, takie diagramy, które nie pozwalają na dodanie większej niż konkretna ilość tutaj części. Rozwijam raz jeszcze układy i na przykład tutaj właśnie mamy układ typu koło zębate. Jeżeli go tutaj kliknę, otworzę, no to widzimy, że mamy tylko trzy obiekty pierwszego poziomu, natomiast dwa ostatnie, czyli tekst czwarty, tekst piąty są obiektami ukrytymi. W tym momencie, gdybym przeszedł z powrotem do układu, który obsługuje więcej tych elementów, to oczywiście te elementy będą widoczne.
Na przykład kliknę sobie z powrotem tutaj ten obiekt, który był podzielony. Widzimy, że jest taka możliwość. Wiemy już, że diagramy możemy kolorować dowolnie, możemy zmieniać według gotowców, które tu się znajdują, ale te kolory mogą być również własne. Możemy przejść na kartę formatowanie i wtedy będziemy formatować zgodnie z tym, co znajduje się właśnie w tych stylach, bądź możemy również wybrać sobie własne wypełnienie kształtu. Oczywiście w ten sposób możemy wyklikać każdy kolejny fragment i możemy go pozmieniać. Oprócz tego, że możemy ustawiać kolory dla tych obiektów, możemy również ustawiać efekty. Te efekty są na karcie projektowanie, możemy rozwinąć style grafiki Smart Art. Jak widać, mamy różnego typu obroty 3W. Klikam, jak widać, mam inny styl tej grafiki.